Jak mawia serialowy Ferdek Kiepski, są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Świetnie owa maksyma pasuje choćby do lokalnej polityki. Potwierdziła to pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu Legionowskiego. Posiadacze mandatów mieli na niej wyłonić i skład zarządu powiatu, i szefa rady oraz jego zastępców. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze i złożeniu ślubowania czym prędzej więc zabrali się do pracy. Pokierował nią radny senior Józef Dziedzic. Robota szła mu sprawnie i szybko udało się przejść do tajnego głosowania w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Rady. Walczyli o tę funkcję sprawujący ją w poprzedniej kadencji Leszek Smuniewski z bezpartyjnych samorządowców oraz Tomasz Talarski z Koalicji Obywatelskiej, dla którego byłby to w tej roli debiut. Gdy wydawało się, że lada moment zebrani poznają nazwisko zwycięzcy, kabinę opuścił skonfundowany Artur Stankiewicz, trzymając w dłoni kartę, na której przed chwilą postawił krzyżyk. Karta nie jest prawidłowo sporządzona, może wprowadzać w błąd. Ja czuję się wprowadzony w błąd i głos, który oddałem, chciałbym, żeby był ważny. W związku z tym wnioskuję o reasumpcję głosowania raz jeszcze i proszę o dodatkową opinię prawną. No i zrobił się bałagan, bo nikt tego rodzaju komplikacji nie przewidział, nawet prawo. Ja nie znam takiej procedury jak reasumpcja głosowania tajnego, przykro mi. Nad wyraz zdeterminowany Artur Stankiewicz się jednak nie poddawał i po długiej wymianie argumentacyjnych ciosów dopiął swego. Stwierdzono dopuszczalność do reasumpcji głosowania tajnego, które się przed chwilą odbyło, zakomunikował Józef Dziedzic, po czym zarządził powtórkę z wyborczej rozgrywki. Kiedy podliczono głosy, okazało się, że pojedynek dwóch samorządowych wyjadaczy w stosunku 14-9 wygrał Tomasz Talarski. I to on w tej kadencji pokieruje pracami Rady Powiatu. Przewodniczącego Rady powinna cechować bezstronność i obiektywizm. Myślę, że z tej strony dałem się poznać przez ostatnie 5 lat i obiecuję Państwu, że tymi zasadami przy prowadzeniu obrad Rady Powiatu będę się kierować, a także zadbam o to, aby na tej sali odbywała się głównie merytoryczna dyskusja, a nasze poglądy polityczne chciałbym, żebyśmy zostawiali za drzwiami sali obrad. Obok Tomasza Talarskiego w prezydium rady zasiedli Karol Urbaniak z bezpartyjnych samorządowców i Zenon Durka z KO. Na jedno z tych miejsc kandydowała też Małgorzata Grabowska-Kozera z PiS. Nie znalazła jednak wystarczającego poparcia. W tym momencie było już pewne, że obstawiana na zakulisowej giełdzie kontynuacja koalicyjnej współpracy radnych PiS-u z bezpartyjnymi samorządowcami legła właśnie w gruzach. I za moment powstanie na nich całkiem inna polityczna konstrukcja. Stało się to jasne przy zgłaszaniu kandydatów na nowego starostę. Jednym z nich, zgodnie z oczekiwaniami, został dotychczas sprawujący tę funkcję Sylwester Sokolnicki. Drugim natomiast zgłoszony przez radnych KO i Porozumienia Samorządowego Roman Smogorzewski. Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych głosowań, rozstrzygnięcie tego najważniejszego było tylko formalnością. Pokonując swego konkurenta 13-10, nowym starostą legionowskim został niedawny jeszcze prezydent miasta, będącego jego stolicą. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, i chciałem zapewnić o mojej ogromnej woli współpracy nie tylko z tymi, którzy na mnie głosowali, ale ze wszystkimi radnymi. Powiat świetnie funkcjonuje, a chciałbym, żeby, bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było lepiej, chciałbym, żeby funkcjonował jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o pozostałych członków zarządu powiatu, wicestarostą legionowskim został wybrany z listy PiS-u Konrad Michalski, a skład tego ciała uzupełnili Sylwia Krzyżanowska-Grabiec i Marcin Fabisiak z KO, a także Artur Stankiewicz z PiS. Przy czym zarówno ten ostatni, jak i stary, nowy wicestarosta Michalski ogłosili wcześniej złożenie swoich legitymacji partyjnych.